Dzień dobry, dzisiaj zapraszam Was na kontynuację nauki kroków Sandy. Uwaga, stajemy sobie, łączymy nogi i tylko do rytmu uruchamiamy nasze kolana. Raz, dwa, raz, dwa, raz, dwa, raz, dwa, raz, dwa, raz, dwa. Uwaga, to samo, idziemy sobie do boku. Krok, znowu krok, cały czas kolana pracują. Drugą stronę. Raz, dwa, trzy. Jeszcze raz, raz, dwa, trzy. Drugą stronę. Raz, dwa, trzy. Dobrze. I uwaga, powtarzamy do boku. Trzy kroki. Krok, miejscu, miejscu. 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 Uwaga, troszkę szybciej. Raz i dwa, raz i dwa. I dwa, raz i dwa, raz i dwa, raz i dwa. Za każdym razem trzy kroki. Pierwszy, drugi, trzeci. Ja, ta, 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 ta. Ja, ta. Świetnie. Teraz przejdziemy do kroku, który nazywa się whisk. Tańczymy go bardzo podobnie, tak jak tańczyliśmy przed chwilą. Trzy kroki, ale będziemy krzyżować nogę z tyłu. Czyli będziemy robić krok, krzyżować nogę z tyłu i wracać na nogę z przodu. Krok, krzyżujemy, wracamy. Krok, krzyżujemy, wracamy. Krok, krzyżujemy, wracamy. Tak? To samo pokażę bokiem. I krok, krzyżujemy, wracamy. Krok, krzyżujemy, wracamy. I teraz uwaga. Pięta nogi z tyłu nie dotyka podłogi. Zostaje wysoko. Tak? Stajemy na palce i wracamy. To jest ten ruch. Na nogę z tyłu, na nogę z przodu. Na nogę z tyłu, na nogę z przodu. Hop, 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 hop. To jest taki ruch. Krok, pam, pam. Krok, pam, pam. Krok, pam, pam. Krok, pam, pam. Spróbujemy sobie zatańczyć cztery razy. Kroki do boku ze złączeniem nóg i cztery razy whisk, czyli ze skrzyżowaniem. Uwaga! Lewa noga przygotowana do boku i mamy pierwszy hop, drugi hop, trzeci hop, czwarty hop. I to samo ze skrzyżowaniem. Pierwszy hop, drugi hop, trzeci hop. Od początku. Raz i dwa, trzy i cztery, pięć i sześć, siedem, whisk. Raz i dwa, trzy i cztery, pięć, sześć, siedem i osiem. To samo jeszcze raz. Pięć, sześć, siedem, bok. Raz i dwa, trzy i cztery, pięć i sześć, siedem. Krzyżujemy. Raz i dwa, trzy i cztery, pięć i sześć. Od początku. Raz i dwa, trzy i cztery, pięć i sześć, siedem. Krzyżujemy. Raz i dwa, trzy i cztery, pięć i sześć, siedem i osiem. Spróbujemy sobie to samo z muzyką. Tempo. Raz, dwa, trzy. Cztery do boku, siedem i pierwszy, drugi, trzeci, czwarty. Krzyżujemy. Pierwszy, drugi, trzeci. Od początku. Raz, dwa, trzy, cztery. Krzyżujemy. Raz, dwa, trzy. I bok. Pierwszy, drugi, trzeci. I whisk. Pierwszy, drugi, trzeci.
trzeci, ostatni raz, pierwszy, drugi, trzeci, przyciągiem, pierwszy, drugi, trzeci, czwarty. I do tego dodamy jeszcze jeden krok. Zeszamy sam bok. Uwaga! Stajemy na jednej nodze, drugą nogę wysuwamy do tyłu. Bardzo prosto, powoli. Łączymy nogi, zamieniamy, druga noga idzie do tyłu. Na chwilkę na nią stajemy i wracamy. Robimy takie mini wahadełko. Tył, przód. Tył, przód. I to samo. Łączymy, tył, przód. Łączymy, tył, przód. Łączymy, tył, przód. Łączymy, tył, przód. Też zasada trzech kroków obowiązuje i w tym kroku. Raz, dwa, trzy. Raz, dwa, trzy. Raz, dwa, trzy. Raz, dwa, trzy. Raz i dwa. 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 Spróbujemy sobie ten krok z muzyką. Troszeczkę będzie szybsze tempo. Raz i dwa. Raz i dwa. Takie tempo. Raz i dwa. 5, 6, 7 i raz i dwa, 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 raz i dwa. No to na koniec spróbujemy sobie połączyć te wszystkie kroki, które dzisiaj zrobiliśmy. Zaczniemy od kroku do boku, później zatańczymy whisk, a później zatańczymy to, co przed chwilą, czyli steszemery samołok. Uwaga! Noga przygotowana, zaczynamy do boku. Mamy pierwszy, drugi, trzeci, czwarty. Krzyżujemy. Pierwszy, drugi, trzeci, czwarty. I uwaga, noga, która jest z tyłu skrzyżowana, pierwsza zaczyna, łączymy nogi. Raz i dwa, trzy i cztery, pięć i sześć, siedem i osiem. I noga jest przygotowana, żeby pójść do boku. Raz i dwa, trzy i cztery, pięć i sześć, siedem, krzyżujemy. Raz i dwa, trzy i cztery, pięć i sześć, siedem i osiem. Uwaga, łączymy. Raz i dwa, trzy i cztery, pięć i sześć, siedem i osiem. To samo pokażę bokiem. Uwaga. Pięć, sześć, do boku. Raz i dwa, trzy i cztery, pięć i sześć, siedem, krzyżujemy. Raz i dwa, trzy i cztery, pięć i sześć, siedem i osiem. Łączymy. Raz i dwa, trzy i cztery, pięć i sześć, siedem i osiem. No to uwaga, próbujemy z muzyką. Uwaga, w wolnym tempie, bardzo wolnym. 5, 6, 7, powolutku. Bok. Raz i dwa, 3 i 4, 5 i 6, 7. Będziemy krzyżować. Raz i dwa, 3 i 4, 5 i 6, 7. Uwaga, łączymy. Raz i dwa, trzy i cztery, pięć i sześć, siedem i osiem. No to na sam koniec
normalne tempo. Uwaga. I 5, i 6. 5, 6 do boku. Pierwszy, drugi, trzeci, czwarty. Krzyżujemy. Pierwszy, drugi, trzeci. Uwaga, w miejscu. Raz. I raz. Hop. Ostatni raz. Bok. 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 Krzyżujemy. Raz. I raz. I raz. I w miejscu. Hop. I ciach. 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 To tyle na dzisiaj. Zachęcam do przewijania i powtarzania. Do zobaczenia. Dziękuję.